Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy taką robotę, to będzie mój debiut, bo nigdy tego nie robiłem w tym sprzęcie, a w zasadzie w tym hydrosterze. Trzeba wymienić ten uszczelniacz, co tam jest z tyłu, który przenosi nawale, który przenosi napęd z hydrosteru do mostu. No i tam zlokalizowaliśmy wyciek wstępnie. No tak mi się wydaje, no bo nic innego nie podejrzewam. Zobaczymy, to się okaże. Patrzcie. Co mam wymienić dzisiaj? Przysłali mi takie rzeczy. Ja albo zostałem. Idziemy zobaczyć, co mamy dzisiaj zrobić. Spał, żeby się na mnie... Chociaż pewnie to nie ma znaczenia większego, ale zrobię tak, jak było, bo nie mam pewności. Jak ktoś wie, to niech da w komentarzach. Mi się wydaje, że wał powinien wrócić na to samo miejsce. Znaczy, muszę ten... Więc ja muszę ściągnąć ten czujnik. To najlepiej, jak sobie podniosę górę. Wtedy będzie mi jeszcze światło z góry wpadać. Geniusz. To jest taki safety. Ja nie mam, to kto będzie miał? Pasuje elegancko. Zosia na robocie, chodź. Zosia, chodź. Chodź. Słyszałem, że zjadasz wszystkiego jedzenie kotom. To prawda? Prawda czy nie? Znaki mam. Tu też. Z tymi to nie było problemu żadnego. Mam je tutaj elegancko. Ale z tymi jest trochę większy problem, bo jest trudniejszy dostęp po prostu. Dobra, już mamy odkręcone, widzimy, on już tam odchodzi. Pewnie nie jest ciężki, chociaż cholera wie. Czy on jest ciężki? Jest ciężki. Okej, już jesteśmy w tym momencie. Tylko teraz jak to wyjmę, to zacznie mi olej lecieć. Ale zleci tyle, ile ma zlecieć, więcej nie zleci. Był tam o-ring. Tu widzimy ślad po nim. A sprawdzę palcem. Czuję to pod paznokciem. Dobra, wyczyszczone jest. Nie ma tych rzeczy, które nas niepokoiły. To był jakiś klej. Dobra, zrobimy to zgodnie ze sztuką. Dobra.
się zastanawiam, czy dać tu troszkę silikonu, czy nie, na ten o-ring. Troszkę dam. Tam był klej, a ja dam tu delikatnie silikonu wokół, żeby drugi raz tego nie rozbierać. Dobra, były na klej, to damy też na klej, ale nie wiem, czy taki sam. Tamten chyba był trochę inny. A teraz już nie będę mógł odkręcić później, jak coś będzie nie tak. Chyba się da odkręcić. Dobra, jest zabezpieczone, śruby założone. Teraz ten najgorszy moment, założę ten pierdolony wał. Dobra, wał już siedzi, jest przykręcony na dobre. Tu też. Wszystkie podokręcałem. Dobra, jeszcze filtr odkręcimy. I zobaczymy. Dobra, olej zalejemy i odpalimy, zobaczymy, czy działa. Wszystko się podniosło. Teraz, żebyśmy mogli sobie włączyć ten hydroster cały, to i tak mi się tam ten wał nie będzie obracał, bo nigdzie nie jadę. Chyba, żebym pojechał. Ale najpierw włączę, żeby się olej rozszedł. Mam na Haman. Dobra, jedziemy na testy, sprawdzamy, czy działa, żeby tam się olej pojawił. Nie wejdę, bo nie mam kamizelki i kasku, bo musiał się wrócić, ale nie chcę się. Czyli już tam byłem. Ale byś zobaczył postęp. No tak, ale Zośko została, no tak. Trzeba wracać.